Teraz tak, nie wiem, o co chodzi z tym filmem. Nieopublikowany wywiad z Caroline Depliński, nie? Czyli tu więcej o niej, tak? Będzie. No dobra, zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy. Jestem tylko ciekaw, co ona tam powie, ale jak będzie nudne, szczerze mówiąc, to nie będę oglądał. A i sobie obejrzę coś ciekawszego, ale chciałbym zobaczyć, nie? Na Uzero jest Racket Jobs, twój portal z ogłoszeniami pracy. Nie było tych komentarzy bardzo dużo, ale jednak trochę ich było. Komentarzy od osób, które oczekiwały po moim materiale z Miami, że będzie on tylko i wyłącznie o Karolinie Derpieńskiej. Niektórzy wręcz Nie, no twierdzą. mi się to podobało. Znaczy mi się to podobało. Oczywiście spodziewałem się materiału o Caroline Dupreńskiej, natomiast mi się podobało, w jakim to poszło kierunku. No bo to i tak, wiecie, no. Tylko że ja myślałem, że ona troszeczkę inaczej to rozegra, a tu się okazało, że to taka wydmuszka. Twierdzili, że niczego się nie dowiedzieli o samej Karolinie. Czy niczego? Tutaj bym się trochę kłócił. Myślę, że dowiedzieli się bardzo dużo. A jak umieją czytać między wierszami, to w zasadzie No. dowiedzieli się wszystkiego. Ale dla tych osób, które są spragnieni Karoliny w wersji szerszej, uznałem, że wypuszczę te materiały z Miami, które jeszcze mi Po tym zostały. materiale, jakby ona go pozwała, czy to po tym pierwszym materiale ona go pozwała, bo Caroline Prinske go pozwała o to, co zrobił, nie? Są to wywiady z Karoliną o jej przeszłości, przyszłości, spojrzeniu na świat. Skoro sobie są, to dlaczego miałyby się marnować? I No. jeszcze jedna uwaga do poprzedniego materiału. Powiedziałem tam, że generalnie Karolina jest osobą prawdomówną. No tu się zagalopowałem i to zdecydowanie się zagalopowałem, ale miałem na myśli to, jaka Po ona drugim jest, gdy materiale. wychodzi ze Aha. swojej roli, gdy przestaje udawać kogoś, kim nie jest, gdy normalnie usiądzie naprzeciwko ciebie i zaczyna mówić jak Karolina z Białegostoku, a nie jak Caroline Derpieński. Bo jeśli mówimy o Caroline Derpieński, to oczywiście wszystko jest jednym wielkim stekiem kłamstw. I tu nawet nie ma czego rozkładać na czynniki pierwsze, bo to po prostu jest oczywiste od A do Z. Więc przepraszam, ale za bardzo cenię swój własny czas i czas swoich współpracowników, żeby teraz, no i wasz, żeby teraz opowiadać, że Instagram Karoliny jest kupiony. To No, jest to wiemy, wiemy, wiemy. oczywiste, że jest. Nie ma ona na świecie więcej fanów niż Pele. Okej, czyli on po prostu tutaj wprost ją oczernił, przez co ona go pozywa, tak? Głupi ruch. Penelope Cruz, wierzcie mi, Penelope Cruz jest bardziej znana. No. Nie jest też prawdą, że Karolina jest ze szlacheckiego rodu, którego przeszłość sięga dworu carskiego w Rosji. Nie jest prawdą, że jest wziętą modelką. W ogóle muszę powiedzieć, że Pewnie artykuł. Kurowski kazał jej pozwać Stanowskiego. Możliwe, no. Ona tam jakieś. Ale ona pojechała z Grubej Rudy, ze Stanowski, to wiesz. Ma kontakty z mafią i tak dalej, że stąd ma kasę i jakieś inne rzeczy, nie? Ona zrobiła film, gdzie takie banialuki napisała, że to tragedia. Ja oglądałem to, oglądałem. Ja po prostu byłem taki, no kurwa, no poważnie oczerniasz go na takiej zasadzie, no bez dowodów, bez niczego, ale ponoć nagra film. Z Kuriera Porannego, który ukazał się kilka lat temu, no to jest jakiś szczyt wkrętki. Wszystkim to polecam. Kurier Poranny, gazeta z Białegostoku, która uwierzyła absolutnie we wszystko, co o Karolinie kiedykolwiek powiedziano czy napisano. I gdyby wierzyć Kurierowi Porannemu, to ona jest w zasadzie jak Claudia Schiffer, tak znana albo bardziej. Przy czym przebija Claudia Schiffer tym, że jest właśnie rodu szlacheckiego. Spoko, można pisać też takie artykuły, ale znowu, za łatwe jest rozkładanie tego wszystkiego na czynniki pierwsze. To po prostu Ciekawe, ile zapłacili za tych wszystkich followersów. To też nie jest chyba tanie, nie? jest Kupić tych followersów. To musi kosztować dużo, nie? poniżej moich dziennikarskich To jest zainteresowań. pitu-pitu, Zresztą w tej kreacji śrututu-tu z Caroline tym filmem. Derpieńskiej To ten wszystko jest film? kitem od samego początku, Czy tamten jej? bo nie jest prawdą nawet jej wiek. Przez długi czas myślano, że ona dzisiaj ma jakieś 23-24 lata. Tak naprawdę urodziła się 28 września 2002 roku i posiada podwójne obywatelstwo, ponieważ urodziła się w Nowym Jorku. Pochodzi z inteligentnego domu, to znaczy jej mama jest wykładowczynią akademicką, o czym sama Karolina opowie w wywiadzie. Z tą jej biedą, okej, może się nie przelewało jakoś bardzo, to znaczy nie jeździła Lambo do szkoły, ale też nie przesadzajmy, jej babcia Ludmiła zawsze pieniądze jakieś tam miała i chętnie na wnuczkę wydawała, między innymi na jej zagraniczne
podróże, więc oczywiście Karolina nie jest... Zajebiście, ale wiecie co, zajebiście biednym trzeba być, żeby na zagraniczne podróże mieć. No rewelacja, po prostu rewelacja. Kulczykową, ale też nie jest dziewczyną, która jadła tynk ze ścian. A mamy Karoliny, panią Annę pozdrawiam, miałem okazję z nią chwileczkę, dosłownie tam 10 sekund zamienić, powiedziała, że bardzo lubi moje materiały, mam nadzieję, że to się nie zmieniło po ostatnim, jak się zmieniło, to... Łatko jedyna. Ciap? Cześć, cześć Ciap. Cześć, witaj ponownie. Przepraszam, niemniej wysyłam uściski. A teraz kilka wywiadów, kilka wypowiedzi Karoliny, Boż, które nie zostały użyte w głównym materiale. A, przepraszam, niektóre... Mnie to zawsze zastanawia, dlaczego bogate typy, mając możliwość wyboru, wybierają jakieś takie lambadziary. A powiem ci szczerze, że też mnie to zastanawia. Tylko, że może normalne, szanujące się kobiety nie będą szły za 40-letnim starszym facetem, który po prostu ma pieniądze i wolą jednak zachować tą godność, żeby staruszek im nie sapał w łóżku. No to może dlatego, nie? Takie lambadziary po prostu. No bo mimo po prostu odpierdala od kasy, zaczynają, wiecie, cały czas sobie poprawiać wszystko, może się boją obsesyjnie, że ten staruszek ich zostawi, też może tak działa, nie wiem, powiem ci, że trzeba by było porozmawiać z taką osobą po prostu. Fragmenty tych wywiadów mogliście widzieć w głównym materiale, ponieważ teraz ich nie wycinaliśmy ze środka rozmowy, żeby nie zaburzać. Na podróże miała, a na dziurawym materacu z mamą spała. No widzisz, no kurwa, jedna wielka ściema po prostu. Jedna wielka ściema. Nie miała wcale tak biednie, jeżeli stać było ją na podróże, kurwa mać. Po prostu, nie było tak biednie. Więc niech nie pierdoli o jakimś właśnie z tym, dziurawym materacu, bo to jest kurwa przykre. Jednym słowem w tym momencie pluje w twarz swojej mamie i swojej babci. Przykre. Przykre po prostu. To wychodzi też tak naprawdę, jakim jest człowiekiem ona. Bo normalnie pluje w twarz swojej babuni, która jej kurwa dawała na to, żeby ona sobie podróżowała. Jej. Więc przykre. Więc czasami coś się będzie... To szczerze mówiąc, po tych paru słowach już mam odmienne zdanie o tej picie kurwa atencyjnej, nie? Bo po prostu pomyślałem sobie, że to po prostu zwykła dupodajka, która za kasę idzie. Ale to jest taka bezczelna dupodajka, która za kasę idzie, nie? To jeszcze gorzej. Ale jeśli ktoś jest fanem Karoliny albo jest ciekawym Karoliny, tego jak ona patrzy na świat, no to macie bonus. W jakim standardzie mieszkałaś w Białymstoku? Niżej niż średnia klasa. Wiesz, moja mama jest doktorem nauk humanistycznych, czyli pochodzę z rodziny intelektualistów, tak, ale niestety takie zawody w Polsce nie są dobrze płatne. Mieliśmy na 3 osoby 2500-3000 na rękę. Potem mama straciła pracę, kiedy byłam w gimnazjum, wyrzucili ją i w ogóle nie mieliśmy pieniędzy. Babcia nas utrzymywała, płaciła za 2 mieszkania. Mieszkałam w większości całe życie, no najpierw z babcią, bo mama była po prostu, no pracowała, wiesz, no nie mieliśmy pieniędzy od taty, dopiero alimenty zostały wysądzone, jak mogłeś sprawdzić, po wielu latach. Także ogólnie, wiesz, babcia była taką mamą i na przykład mówi, że dosłownie bardziej mnie kocha i traktuje jako córkę niż swoją córkę, bo ze swoją córką, no to wiesz, miała pomoc tam rodziców i jak jeszcze żyli, miała pomoc wspaniałego męża, który umarł 20 lat przed moim urodzeniem, więc było łatwiej, ale kiedy ja się urodziłam, no babcia bardzo chciała wnuczkę, dosłownie się modliła o wnuczkę, pochodzi, wiesz, ja pochodzę z bardzo wierzącej katolickiej rodziny, tylko tam od strony taty coś tam się pomieszało mu w głowie, jakieś, wiesz, sekty z tą nową żoną, jakieś dziwne wierzenia, tak jak właśnie ci opowiadałam, że była taka sytuacja, że kierowca tirowca wmówił mu, że mój ojciec w nowym... A słyszeliście o dramie, że Miss Japonii została Ukrainka, a potem po 2 tygodniach zrzekła się korony, bo wyszło, że miała romans z żona tym facetem, a u nich zdrada to rzecz niewybaczalna, nie jak u nas. Ale co ma do tego konkurs piękności, nie? W Nowym Jorku otrzyma wieczne zbawienie za to, jak wyjmie plik 10 tysięcy dolarów. I on to zrobił i on do dzisiaj myśli, że on otrzyma wieczne zbawienie, czyli po śmierci pójdzie do nieba. Czujesz się zbyt bogaty? Bardzo.
Bardzo, tak. Ona tam jakby teraz trochę mniej zarabia przez tą żonę, trochę się posypała, ale mają dwa domy. Mają przede wszystkim w Nowym Jorku, ale też mają dom i też ostatnio ona bardziej lubi London, Ontario, Kanada. Okej, okay. Czyli ojciec was porzucił i nie chciał partycypować w kosztach życia? On ogólnie po prostu non-stop zdradzał mamę i też po prostu źle wpływała na niego teściowa, która nie przypadała za moją mamą, no i ona podała na rozwód. Masz z nim kontakt? Miałam. Przyjechał raz do Polski. Spędziliśmy razem czas, ale on jest tak jakby, nie wiem, czy autystyczny, czy coś. Że nie da się dogadać, no. Ale dużo zarabia, wiesz, no to dzisiaj, jak wiesz, no jednak dolary i kanadyjskie, i w Nowym Jorku, bo wiesz, no jego działalność się rozszerzyła. No to ta żona, wiesz, no nic nie robi, wydaje pieniądze, Ukrainka i wiesz, ja nie mam nic do Ukraińców, sama wsparłam bardzo mocno w Miami różne akcje charytatywne, jak wybuchła, wiesz, wojna, więc ja, wiesz, mam też przyjaciółki i też makijażystów sami, od beauty są najlepsi, ale jeżeli chodzi właśnie o żonę mojego ojca, to jest Ukrainka, która no niestety, wiesz, no nie jest dobrą kobietą, tak, nic nie robi, całe dnie wydaje pieniądze jego, więc ja chcę być jej przeciwieństwem. Babcia jest... Ty powiedz, co robisz, bo tak... Tak słucham, kurwa. Trochę mi się przypomina tak, bo kurczę, wyobraziłem sobie, wiesz, dziewczyna tutaj ciśnie tą Ukrainkę, że cały dzień siedzi, nic nie robi, wydaje pieniądze i mamy dziewczynę, która, kurwa, ze staruszkiem dla kasy jest i wydaje jego pieniądze. No kurwa. Nie mogę. Kurwa, nie mogę. No Jezu, to jest piękne po prostu, Jezu. Nawet te buty, te klapki, kurwa. Doszła ze Stanowskim, to zapłaciła kartą faceta, tego staruszka. O kurwa, no nie mogę. Za te obiady ze Stanowskim, to też zapłaciła pewnie kartą od tego chłopa. No ludzie, no. O Jezu, nic nie robi, nie jest dobrą kobietą. Ja pierdolę. O kurwa. Nie mogę. No, typiara jest zryta na bali, a jak ostro, nie? To się dzieje, lekka hipokryzja mówi o sobie. To się nazywa wyparcie. No, chyba tak. Nie, no grubo powiem wam. Z siebie dumna? I mama? Mama tak, babcia nie. Ze względu na to, że od babci się odwróciły wszystkie sąsiadki i wszystkie bliskie osoby, została tylko chrzestna, która i tak ostatnio mnie naobrażała. Dlaczego i się pokłóciliśmy? No bo wiesz, no od razu w Polsce, bo wiesz, nikt nie wiedział, co ja robię w Ameryce, jak moje życie wygląda, kto jest moim partnerem, jak drogie mam ubrania. Wiesz, na początku mieszkałam przez bardzo długi czas z partnerem i wiesz o tym. W super warunkach, świetnie, zajebista chata, dolarsowo, ale po prostu nie dogadywaliśmy się. Trochę to, wiesz, no jednak nad związkiem trzeba pracować i trzeba przeżyć wiele upadków, żeby zdecydować. Czyli zostałaś jednym słowem jego zwykłą kochanką, którą sobie odwiedza raz na jakiś czas. No. To jest to, wiesz, do końca życia, czy to jest jakaś przelotna miłostka, więc my po wielu do końca życia. Ile mu zostało lat, kurwa, 10? 10, 20, no bez przesady. Myślę, że trzeba, wiesz, pójść na terapię, przepracować pewne rzeczy i teraz jesteśmy silniejsi, nie do rozłączenia. Pomimo tego, że wiesz, mieszkamy na dwa domy, to jednak ja uważam, że to lepiej współpracuję, bo i tak pomieszkujemy u siebie, ja u niego, on u mnie. I to jest zajebiste, bo wiesz, można po prostu, kurczę, jak już się sobą para nacieszy, po prostu zamknąć drzwi, zrobić sobie spa day, pójść sobie gdzieś ze znajomymi, pójść sobie zająć się pieskiem, on pracą i online i nie tylko, więc wiesz, taki model związku dla nas jest najlepszy. A nie jest tak, że on się traktuje trochę jak zabawkę? Nie. Spada i wychodzi? Poznałeś go i nie. Nie, no przecież go poznałeś, to jest człowiek. Ale to jest pytanie, zajebisty, które zada sobie wielu widzów. No. No bo oni nie znają go i wiesz, no... Wiesz, jak to brzmi? Ktoś...
Aha. Masz mieszkanie, w którym nie mieszkasz z partnerem, on wpada kiedy chce, no. na chwilę, potem ale ja znika. Do niego też. Okay. Jakby to jest pół na pół. I wiesz, to nie jest tak, że on jestem wypada, ciekaw no... tylko, ile on ma takich dziewczyn tam. Ja podejrzewam, że sporo ma takich dziewczyn, które sobie tak odwiedza raz na jakiś czas, nie? Bo no gdybym Boże. Chciała takiego partnera, to bym pozwalała na przykład... Że... A czemu oni mieszkają na dwa domy? Nie można z nią wytrzymać, czy jak? Znaczy, no mówiła, że się kłócili i tak dalej. No mi się wydaje, że po prostu jest mu wygodniej mieć ją z daleka, nie? Żeby mój partner... Albo ona nie mogła znieść jego widoku codziennie. ...płacił za mieszkanie i wtedy, wiesz, byłabym kimś, kim nie chciałabym być. Czyli tak jak 90% dziewczyn w Miami, wiesz, szukają sobie sponsora, który płaci... te 15 000 dolarów za zajebisty penthouse, nie, penthouse są droższe, no ale zajebiste mieszkanie w Miami i po prostu sobie wychodzi, a potem pewnie, nie wiem, jeszcze mają kilku innych naraz, więc ja tego nie pochwalam. No, tego dlatego, nie wiesz, no, mamy taki model relacji i ja jestem niezależna, on jest niezależny, ale też wspiera mnie i przede wszystkim emocjonalnie, co też jest ważne i wszystko, wiesz, w związku musi współgrać i sfera seksualna, i intelektualna, więc wiesz, ja uważam, że ludzie tego nie potrafią zrozumieć, myślą, że jak młoda dziewczyna jest ze starszym, to pewnie dla pieniędzy, ale tak naprawdę po prostu nie rozumieją, że ja nie widzę siebie z młodym chłopakiem ze względu na to, że nie znajdziemy żadnego punktu wspólnego. Ale ta różnica jest bardzo duża. Nie znajdziemy punktu wspólnego i trzeba pokazać pliki pieniążków. Taka jest problem, nie? Niby za ten film chcę go pozwać. Na razie Stana zadaje pytania, ona po prostu odpowiada. Zobaczymy, jak ten film będzie dalej wyglądał, ale jak na razie za co tu pozywać? Za jej własne wypowiedzi trochę nie czaję, coś tu nie pasuje. No jest to dziwne, może coś pod koniec będzie powiedziane, nie? Może siedem każde ma inny dzień tygodnia. Możliwe, to nie jest zły wybór Lilka. Ciekawe, jak on teraz będzie ją traktować, miał być miły wywiad, a wyszło. No, wydaje mi się, że to jest miły wywiad, bo przecież on tylko jej zadaje proste, krótkie, bardzo pytania, jeszcze nawet nie bierze ją pod włos. Ona sama odpowiada. Jednak, to nie jest 10 lat różnicy. Niecałe 40 lat, niecałe, tak. Niecałe 40 lat. Tam 30 i parę. Okay. To nie jest 30 parę, tylko 40 parę lat. Więc to jest, no to jest dużo, nie ma co ukrywać. No tak, ale na przykład jeżeli chodzi o różnicę związku mojej babci i dziadka, to było 20 lat, tam 19 dokładnie. I oni przeżyli do końca życia. On po prostu, wiesz, no niestety umarnozował, ale jakby moja babcia pokazała mi, że i za głosem serca, wiesz, oni stworzyli wspaniały, wiesz, no pomimo, że mieszkali w mieszkaniu, to jednak stworzyli wspaniałą rodzinę. Czyli babcia akceptuje ten związek, ogólnie... czy, bo powiedziałeś, że się popsuły relacje twoje z babcią. W sensie, popsuły się moje relacje z mamą, ale nie przez to, że chciała mi odebrać narzeczonego. To jest bardzo po prostu fajne na social media, więc to jest sprostowanie, ale moja babcia ma do mnie żal o to, że jak były w Polsce te nagłówki o moich torebkach, o moich zegarkach, o tej zmianie z biednej dziewczyny na taką, co mieszka na Florydzie, gdzie ceny, wiesz, jakie są, jednak dla Polaków, to po prostu strasznie zdenerwowało, wiesz, no, ludzi i wszyscy się od niej odwrócili, tak, że o matko, twoja wnuczka sobie tak zajebiście radzi w Stanach, to na pewno powinna ci miliony wysyłać, a babcia mówi, nie, ona mi milionów nie wysyła, jak na przykład była chora, że, wiesz, miała operację nogi i potrzebowała pomocy, no to co mogliśmy lekarzy, to załatwialiśmy, tak, ale ona, wiesz, też jest taką osobą, której nawet jak dasz, nie wiem, diamenty, czy po prostu nie wiadomo ile pieniędzy, to ona nie będzie z tego korzystać, bo ona jest po prostu z takich czasów, gdzie Po prostu powojennych, tak? Gdzie jeszcze, wiesz, bomby leciały dosłownie, ona ma tam 80 parę lat, musiała się chować z mamą, no i potem, wiadomo, nie było co jeść, nie było pieniędzy, więc ona bardzo to wszystko szanuje i wspiera mnie i cieszy się, że mam takie życie, jakie mam, ale nie oczekuje za to nic. Więc wiesz, no ona nie oczekuje za to nic, staram się jak mogę, jak trzeba pomagać od siebie, ale... To już się pogubiłem, czy macie dobre relacje, czy złe, bo... Nasze relacje są takie, popsuły, że teraz, my się kłócimy co 5 minut, ale co 5 minut się godzimy. Ogólnie jakby to jest tak
Moja rodzina jest tak toksyczna, ale tak się kochamy i tak się kłócimy, że to jest szok. Mhm. Także, nie no, babcia jest fajna, religijna, super, ale też ma taki mocny charakter, że jak nagle wbije ci szpilę, to po prostu rozłączam telefon, więc wiesz, no... Ciekawe. Wróciłam na drugi live i słyszę, że chcesz jednak kogoś zapraszać z muzycznego świata, to mogę już oficjalnie zaprosić do naszej społeczności pana Sejna. Natomiast z nim kontakt masz? O, co więcej... Ale nie mają zarzutów wobec ciebie, pan że Sabian. Za bardzo epatujesz... Ja nie wiem, jak to wymawiać. Sejwan, Sajwian, Sawan... Rzekomym bogactwem, markami, dolarsami. Mamie się to podoba, ponieważ wiesz, ona non-stop spędza czas na social mediach, bo teraz wiesz, nie jest na emeryturze, ma w 100% czas dla siebie, nie ma innych dzieci, nie ma wnuków i na razie nie będzie miała. Więc wiesz, nie ma też zwierząt, więc ona non-stop siedzi na tych YouTubach, uwielbia ciebie. Mamo, pozdrawiam, ona cię uwielbia, naprawdę. Także wiesz, no, babcia w ogóle nie ma social mediów. W tym roku dostała dotykowy telefon, ale jeszcze go nie umie za bardzo obsługiwać, więc no... Mama jest taka ogarnięta babka, tylko... Pewnie mama i babcia złe są za to, że córka poszła z jakimś takim, kurwa, nieciekawym typem, nie? Życie. Ja mówię, dawaj do Ameryki, znajdziemy ci jakiegoś fajnego tutaj Jacka. A ona nie, że ja już mam dosyć facetów, mam traumy, ja po prostu nie chcę. Najważniejsza informacja, ja jak wsiadam do auta, to mam swoją rutynę. Najpierw zamykam drzwi. Druga rzecz jest taka, o której nikt nie wie, że przed zapaleniem auta zawsze zdejmuję prawego buta. Więc cieszę się, że nie jestem w Polsce, gdzie teraz jest zima, gdzie te stopy no capią, śmierdzą, tak? Jak musisz zdjąć buta i skarpetę. Wiesz, gdybym chciała zaszponować, to bym wynajęła na przykład jakieś dojebane auto na twój przyjazd, albo wzięła od partnera tą najnowszą BMW, albo Ferrari, albo coś innego. Ale po prostu... To ona tak ciumka? Royce nie jest zły. Ale po prostu... Ona tak ciumka jak gada? No wiecie, bym dojebanego tutaj auto miał, ale nie chce mi się, więc no tak wyszło. Po prostu wiesz, tak uważam, ciumka? Że przyszedł czas w moim życiu, gdzie jestem, wiesz, no w 100% no pełnoletnia, 21 lat w Stanach, tak? Tak, odpisuje mi na Instagramie i po koncercie w zeszłym tygodniu wspomniałam mu o ewentualnej rozmowie, powiedział, że spoko. Jak będzie miał ochotę, zapraszam serdecznie. Ale on wie, że to będzie na live'ie, że nie uniknie ten, nie będą ludzie go pytać, żeby musiał odpowiadać. Ale jak najbardziej, zapraszam serdecznie. Ale nawet nie wiedziałem, że on będzie odpisywał, pewnie masa ludzi do niego pisze, to aż jestem zdziwiony w tym momencie, że do niego ktoś pisze i on odpisuje, nie? Weszłam w tą dorosłość od września, no to czuję, że przyszedł czas, aby po prostu no mieć auto godne królowej, tak? Okej. A twoja twarz na drzwiach... Bez panu. Po co? Inspiracja Paris Hilton. Ona też miała twarz na drzwiach. Uważnie? Ja nie wiedziałem. A czy królowa nie powinna sama wyznaczać standardów zamiast kopiować? Ale jestem pierwszą Polką. Rozumiem. Pierwszą Polką? Także, nie, wiesz, wydaje mi się. Ogólnie, nie są więcej. Miała to w innej kombinacji, a ja po prostu zrobiłam swoją wizję. Ona całe auto miała na różowo, a ja uważam, że z racji tego, że moje Porsche jest białe i to auto zostało, wiesz, no, zakupione, wzięte, całe białe, no to po co zakrywać całą biel, skoro, wiesz, chciałabym, żeby trochę, wiesz, moje auta pasowały do siebie, elementy bieli i bieli. Mhm. Co więcej, zabieram cię... Ona ma zrytubanie. ...na przejażdżkę, żeby ci pokazać, jak blisko mam, czy, wiesz, pieszo, czy autem na plażę w Fort Lauderdale i ta plaża jest 100 razy ładniejsza niż w Miami. Przede wszystkim nie ma tam tak dużo turystów. Ona ma zrytubanie. Przede wszystkim są bardzo fajne knajpki całą plażą, nie tak, wiesz, jak w Miami, że jest bardzo dużo bezdomnych, tu w ogóle nie ma bezdomnych. Co więcej, kurczę, wiesz, siedzimy sobie w Rolls Royce, jedziemy na plażę, nawet nie pamiętam, jaki jest dzień tygodnia, mam te moje 21 wiosen, czego chcieć więcej? Ja już uważam siebie za wygraną, wiesz,
Jakby ja nie muszę nikomu nic udowadniać, ja po prostu, wiesz, spędzam z tobą czas, bo cię lubię i też ufam i wiem, że stworzysz coś kreatywnego. A później nagrywa film, w którym go osądza o to, że on w ogóle powiązany z mafią ma, że zagrożone było jej życie i tak dalej, nie? To jest masakra, nie? To jest po prostu masakra. Ta dziewczyna, kurwa, ma coś z mózgiem, nie halo. Czy ona przekonuje jego czy siebie? Chyba siebie, wiesz? Ona przekonuje samą siebie, tak. Jestem wspaniała, osiągnęłam sukces. Nieważne, że dając dupy, ale osiągnęłam sukces, więc jestem tak. Nie wiem, który jest dzień tygodnia, a ja mogę sobie jechać samochodem, zajebistym samochodem. Mam zdjęcie swojego ryja po prostu na samochodzie, na drzwiach. Ludzie mogą mnie od razu na Instagramie, oj, to jest niesamowite, to jestem zajebista, nie? A w głowie pewnie ma, kurwa, daje dupy staruchowy, nie? Ja podejrzewam, że coś w tym stylu. Wiesz. Nie wiem, czy za te gadanie dupy staruchowi to mnie nie zbanują czasem. To jest ciekawe. Widzisz, nie? Zapatrzyłam się na ciebie. Jako królowa zamierzasz mieć wielu poddanych? To znaczy, gdzie jest ta granica popularności, do której dążysz? Na Polskę w ogóle chyba chcę przystopować. Właśnie ty mnie tutaj odkopujesz. Ja, jak widzisz, w ogóle nie chcę mi się wstawiać TikToków. Jedynie jak się kłócę z jedną osobą na Instagramie, to tylko po polsku, ale tak reszta w 100% jest po angielsku. No, starałam się, wiesz, robić ten content pod polskie, jak mnie tak wszyscy dobrze przyjęli, oprócz hejterów, ale wiesz, moim takim marzeniem i docelowością jest na pewno Ameryka. Ale w jaki sposób miałabyś podbić? Przyszło mi do głowy. Przecież ten jej chłop musiał jej załatwić ten wywiad u Kuby Wojewódzkiego. Dalej mam wrażenie w tym momencie, nie? Że podejrzewam, że ten chłop uruchomił swoje kontakty i dlatego ona wystąpiła u Kuby. Tak mi się wydaje. Teraz tak do mnie doszło, że ja się strasznie wkurzyłem tym wywiadem Kuby z nią, z racji tego, że uważam, że Kuba nie powinien wspierać takich ludzi, a tym bardziej ich promować. Natomiast no zrobił, co zrobił. I teraz się tak doszedłem, przecież to ten chłop jej ma takie, kurwa, kontakty, że on Kubę Wojewódzkiego to jest... ile jest procent na to, że on go nie zna? To jest praktycznie chyba, wydaje mi się, że zerowy. I że on ją po prostu tam wkręcił do tego programu i powiedział, ej, wystąpisz w Kuby, okej. Okay. Nie? Amerykę. Masakra. Wiesz co, jako projektant mody jest to proste, wystawiając się podczas różnych fashion weeków, no i też jest dużo właśnie opportunities jako modelka. Czyli ona jest projektantką mody, tak? Okej, okay. Trochę wyszło, co robi. Więc wiesz, jakby ja mogę to robić, nie muszę, mogę nic nie robić, po prostu mogę sobie jeździć Rolls Royce'em od knajpy do knajpy. Ona może. Kupować sobie co chcę, wracać do fajnego 100-metrowego mieszkanka, gdzie mam wszystko na spokojnie, bez nie wiadomo czego, premium, ale bez, wiesz, no, wydawania kroci, bo po co. I tyle. Dla mnie najważniejszy jest mój partner, piesek i Boże, w ogóle jeszcze 5 lat temu nie sądziłabym, że dojdę do takiego poziomu w życiu i że będę mogła czuć się stabilnie. I że, wiesz, zamieszkam na stałe w Stanach, co też jest, wiesz, nierealne dla większości Polaków, bo to są ogromne koszta nawet na start, nawet na najniższym standardzie na start, to też są ogromne koszta, zwłaszcza jako, wiesz, młoda nastolatka. Całe szczęście miałam pomoc partnera na start, więc zajebiście. On ma wspaniałe, wiesz, domy. I tyle, tak, no. Zdajesz sobie Boże. Ona wszystko postrzega jako pieniądze po prostu. Ja rozumiem, pieniądze są mega ważne. Nie można im umniejszać, absolutnie. No ale ona naprawdę poza tymi pieniędzmi, tym pseudoluksusem, który posiada, który zniknąć może od tak u niej, nic nie widzi dziewczyna, nie?
Strasznie mi jest jej żal, po tym długim filmie Ustanowskiego ma okrutny wyprany mózg i robi za lalką. No jest lalką, jest taką marionetką. No. Przedając pewne fakty. No. Smutne, no. Sama powiedziałeś mi to wczoraj, że czytasz wszystkie komentarze na swój temat, że jesteś od tego uzależniona. Aktualnie... O, ciekawe, czy mnie oglądała. Jestem na takim punkcie swojej... Caroline the Prince, oglądałaś mnie? Jak ty oglądasz wszystko i czytasz wszystko. Jestem ciekaw, czy tylko nie oglądasz filmów innych, czy tylko pod swoim tym. Ciebie to jest ciekawe. Może mnie oglądała, może moją reakcję na Kubę Wojewódzkiego obejrzała. Pozdrawiam. ...jego życia w punkcie, Laleczko. Gdzie... Sztuczna. Jestem po prostu skłonna w 100% skupić się na Stanach i nie bawić się już w to całe szambo, jakie na mnie spłynęło. Ale z drugiej strony, ja bym to dawno zostawiła, bo wiesz... Ona by to zostawiła, tylko... Nie ma sensu, wiesz, to, co chciałam osiągnąć, osiągnęłam. Ona by to zostawiła, ale jej chłop kazał jej robić takie, gadać takie pierdoły i robić, więc ona to robiła, no. Taka prawda. W bardzo krótkim czasie pogwiazdożyłam, pobawiłam się tym. Była to inwestycja z mojej strony, wiesz, bilety na samolot, wizaż, włosy, hotele, jedzenie i tak dalej. Ale wiesz, no, zabawa zawsze się nudzi i w tym wypadku właśnie jedyną rzeczą, jaka mnie trzyma, żeby dalej kontynuować to mieszanie w show biznesie, jest jedna babcia i parę zazdrosnych osób, które po prostu wylewając na mnie jad, nie wiem, czy zaparkujemy tu, czy nie, po prostu jedźmy dalej, pokażę wam po prostu z okna, jak to wszystko wygląda. To właśnie takie osoby, które wylewają na mnie kubeł pomyj jad, atakują, motywują mnie do dalszego brnięcia w ten cały show biznes, ponieważ wiesz, ja widzę poprzez ataki na mnie, że ich celem jest wykoszenie mnie z tego środowiska, że po prostu boli ich to, że młoda dziewczyna w tak krótkim czasie tak bardzo zamieszała, że jeszcze nie było takiej osoby, która tak bardzo zamieszała. Masakra, ta dziewczyna jest kurwa odklejona, nie? O, Siemka, nie zauważyłem, że jest live. Siemka, Kuba, cześć. Uważaj, cynk, bo pozew od niej dostaniesz. Ja sram na to. I oni chcą, żebym ja zniknęła. Ty jesteś bardzo konfrontacyjna. Ty lubisz się z nimi napierdalać, mówiąc krótko. Bo po prostu wiem prawdę, tak? Wiem prawdę o nich, jak wyglądało ich życie, jak się tu dostały takie osoby, jak żyją, kto je sponsoruje, a ja jestem osobą, wiesz, wartościową, niezależną. No właśnie, dlatego dokończę to pytanie, które gdzieś tam... Ona chyba próbuje przekonać i siebie, i nas do tego, że ona jest wartościową, niezależną kobietą. Ona by nie musiała tego powtarzać co 5 sekund, gdyby ona naprawdę tak myślała po prostu. Zawisło w powietrzu. Ona cały czas o tym powtarza. Jestem wartościowa, jestem wartościowa, jestem wartościowa, jestem wartościowa. Kto tak robi? Kto wartościowy co 5 sekund sobie mówi, że jest wartościowy? No ludzie. Powiedziałem, że czytasz komentarze na swój temat. Na pewno pod filmem, który nagrywamy, będzie wiele komentarzy. Przeczytam. Przeczytasz je. I... wybiegając w przyszłość, na bank pojawi się komentarz, no, że jesteś utrzymanką. No ale takie komentarze już codziennie piszą ludzie na pudelkach i mamy to w dupie. Okej. Okay. A gdybyśmy nie mieli tego w dupie, to jakbyśmy mieli zbić ten argument? No wiesz, myślałam, że ludzie sami jakby zobaczą... Jak generalnie to mam dość jej osoby, prostytutka i tyle. No, wiesz, ona prostytutką nie jest, no, ona po prostu ma jednego starego chłopa i on sobie ją tam używa, że tak powiem, w zamian za pieniążki, no. Że osoby na przykład, które mnie atakują, jakby nie mają żadnego hobby, pracy, dochodu i nic nie robią, tylko całe dnie, wiesz, siedzą w domu i czepiają się młodej dziewczyny, a ja pokazuję, że ja mam 100 hobby, 100 zainteresowań, jak non-stop jakieś, wiesz, podróże, działania, projekty i wiesz, ja nie siedzę w miejscu, non-stop coś robię. I nawet sam fakt, że jestem osobą pracowitą, chyba pokazuje, że nie jestem kluską domową, która czeka na spłatę karty kredytowej. Wciąż jednak chyba musisz się postarać bardziej, żeby wytłumaczyć ludziom, dlaczego nie mieliby cię traktować jako utrzymanki. No ale...
może ty bo pomożesz. Często to podkreślasz, że ty tak. taka nie jesteś, że inne dziewczyny mają sponsorów, tak. u ciebie to tak nie wygląda. Natomiast szczerze mówiąc, do końca nie wiem, dlaczego miałbym uważać, że u ciebie tak to nie wygląda. No ale wiesz, że nie wygląda, no to pomóż, żeby w końcu ludzie... Ale nie wiem tego. No ale przecież chyba porozmawialiśmy wcześniej. No i tak. zobaczyłeś sytuację, no. Tak, no natomiast wciąż jest to związek kobiety i mężczyzny, gdzie mężczyzna ma dużo pieniędzy. Mężczyzna ma dużo pieniędzy, kobieta nie. Wiem, dlatego jesteśmy fenomenem, dlatego wieku. Tu jesteś dokładnie, no. Dlatego o to pytam, bo ty sama często mówisz o innych osobach, że mają sponsorów. No bo tak jest. Tak. No więc o tobie też tak będę mówić. No bo odbijają piłeczkę, to tak jak jedna osoba powiedziała, że o, najlepszą jakby... Jedyne, czego się dowiedzieliśmy na razie, na chwilę obecną, to jest coś takiego, że ona chyba jest jakąś projektantką. Bo tak powiedziała, nie? No tak mimochodem wyszło. Wiesz, o jednej wiemy, bo o jednej mówiła. Kiedyś to na Twitterze czytałem, że było, jest ich więcej. Ale kogo? Nie lubię hejtować czy krytykować ludzi, ale jak ją słucham, to krytyka sama się ciśnie na usta. Ja lubię krytykować i lubię sobie gadać. Lubię też chwalić. Najbardziej lubię chwalić ludzi. Bardzo lubię po prostu, jak coś fajnego się wydarzy, coś ciekawego usłyszę, posłucham fajnej piosenki, posłucham jakiegoś fajnego artystę, zobaczę, że ktoś coś zrobił fajnego. I ja się wtedy cieszę, ja się uśmiecham, wiara w ludzi wraca. Wtedy mam dobre emocje, dobrze się czuję, jest super. A czasami muszę obejrzeć coś takiego, żeby się przekonać, że no tacy ludzie istnieją, nie? Bo aż kurwa mi do głowy to nie przychodzi, że istnieją tacy ludzie jak ona. Zwykłe lalki, wydmuszki. No. Atak, tak, że wiesz, kobiety myślą, że atakiem wszystko działają, a tak właśnie nie jest, bo dają świadectwo o sobie. Ale wiesz, no też nie każda osoba ma wysokie IQ i też rozwiniętą empatię w sobie, więc wiesz, osoby, które są inteligentne i mają swoje jakby wyczucie, to... Mam wrażenie, że ona ma to wszystko wiecie co, że ona ma to wszystko przećwiczone, że ona sobie tak napisała na kartetce, co ma powiedzieć, zawsze odbijać piłeczkę w ten sam sposób, bo ona cały czas powtarza to samo, cały czas to samo. Jestem wartościowa, ja nie jestem utrzymanką, jestem wartościowa, ja nie jestem utrzymanką, inne mają to, inne mają tamto, ja nie jestem. A później ci powie, no tak, no bo ludzie zawsze się porównują do innych, a to przecież głupota, ale ja nie jestem taka, ja nie jestem taka, inne mają tak, inne mają tak i tak cały czas w kółko, nie? Polubić, wykazać się, wiesz, pozytywną energią, no a inne osoby, no to, wiesz, jak po prostu nawet nie wgłębiają się, jak wygląda moja relacja z partnerem, jakie są finanse, jak jest, tylko po prostu jak widzą dużą różnicę wieku, to jest pierwszy element, dwa, drogie rzeczy. 17 lat dziewczyna występowała na castingach piękności, jakieś tam konkursy, tak? 17 lat dziewczyna, poznajesz na konkursie 60-letniego faceta, którym jedziesz do Stanów, po czym na tydzień, po czym zmienia się całe twoje życie i ty już przestajesz być utrzymanką, ty już osiągnęłaś sukces, ty już zrobiłaś to, zrobiłaś tamto, masz tysiąc różnych innych tych. Mówić, że ludziom z Polski jest ciężko mieszkać za granicą w Ameryce, no bo przecież start jest ciężki nawet w najmniejszych, w najgorszych warunkach. Ale sama powiedziała w tym wywiadzie, że ona przez na początku mieszkała u swojego partnera, czyli już miała lepiej na starcie, więc sama tego nie zdobyła. Sama nie przyjechała. Sama się tu nie utrzymała przez pierwsze ich tam czasu. Nawet jeżeli teraz ma jakąś firmę, dajmy na to, że jest tą projektantką, ma firmę, która tworzy jakieś tam ubrania i ludzie to kupują, tak? To zdobyła tą firmę. Nie poprzez własną ciężką pracę, tylko dając dupy. Dając normalnie dupy staruchowi. I dzięki temu zdobyła kasę i nawet jeżeli teraz założyła tą firmę, to nie zdobyłaś jej sama nie ciężką pracą, no chyba, że dawanie dupy nazwiesz ciężką pracą. I w sumie racja, to jest ciężka praca, zwłaszcza gdzie kurwa masz staruszkę, który wygląda jak buldog, to pewnie tam kurwa cały pomarszczony ślinią się na ciebie, więc spoko. Miejsce, ale nie poniżej innych ludzi na takiej zasadzie, że ty osiągnęłaś sukces, a to są biedaki w Polsce, bo oni nigdy w Miami nie będą mieszkać, bo to jest kurwa przykre po prostu, wydmuszko. Boże,
torebki auta, czy jakieś Sugar podróże Daddy, i ładnie sukcesy nazywając. Zawodowe, jakieś czerwone dobrze dywany, mówisz, jakieś eventy, jakieś pokazy. Nie, bo wkurzy mnie to u niej, że ona poniża innych ludzi, mówiąc biedne Polaczki, biedne Polaki. Polaka nigdy na to nie skać. Polak to, Polak tamto, Polak tamto, Polak samto. Sraj się, babo. Sraj się na pysk. Wolę być biednym Polakiem, który nic w życiu nie osiągnął i siedzi sobie przed komputerkiem teraz, w tym momencie, tak? Który sobie, kurwa, tyje i brzuszek mu rośnie i pije sobie, kurwa, niezdrowe rzeczy, niż być zwykłą pitą, która po prostu daje dupy staruchowi, który wygląda jak buldog. Po prostu. I tyle w tym macie. Miej swoją godność. Te Polki, które ty obrażasz w tym momencie, to zazwyczaj są Polki, które mają swoją godność i nie mają zamiaru dawać dupy na to, żeby, kurwa, sobie w Miami udawanym samochodem, który wynajęłaś, po prostu jeździć. Taka prawda. Widzą to trzy dajcie elementy, spokój. To po prostu im się nóż w kieszeni otwiera i nawet nie wnikają. Nikomu nigdy prostu... nie życzyłem tego, żeby był biedny. Nikomu nie życzyłem też tego, aby był bogaty. Znaczy, życzyłem bogatemu, jak ktoś jest bogaty, to nie mam czegoś takiego, ej, kurwa, masz być przestać bogaty. Nigdy czegoś takiego nie miałem. Może za dzieciaka, ale tego nie pamiętam. Natomiast teraz nigdy nie miałem czegoś takiego, że komuś żałuję bycia bogatym. Absolutnie. Tylko, że jak jesteś bogaty, się chwalisz tym, to ja sobie tak potem przesłucham twoją historię i ty na przykład zaczniesz tu ściemniać, tam ściemniać, a później wyjdziesz, że po prostu dajesz dupy staruchowi, to ty jesteś bogata, bo dajesz dupy. Więc to jest takie, no nie osiągnęłaś tego sama, dziewczyno. Nie osiągnęłaś tego sama. Miej sobie te pieniądze, ale nie masz godności. To jest moim zdaniem gorsze. Już piszą, co za tutka, co za prostytutka, co za idiotka. Wiesz, o co chodzi? No tak wygląda, taka jest mentalność. No to tak, jak mentalność, Karol, nie? I Pawlak, jak jeden prawdę, sobie... Kurwa, tobie by splunąć po prostu prawdą w ryj, jebnąć ci takiego licha z prawdą i ty dalej nie będziesz wiedziała, o co chodzi, nie? Dalej nie będziesz wiedziała. I ja nie mówię, takie kobiety są potrzebne. Przecież jak ja będę miał, kurwa, 60 lat i będę już w końcu milionerem, to ja będę potrzebował takiej dziewczyny jak ona, która po prostu mnie będzie zaspokajać po prostu łóżkowo. Więc to jest normalne, takie kobiety są potrzebne. No ja nie uwłaczam. No kurwa, no dziewczyno, ogarnij dupę po prostu. Nie poniżaj innych tylko dlatego, że po prostu tobie się pseudo udało, bo to by się nie udało. Nie zdobyłaś niczego sama. W wieku 17 lat wyjechałaś praktycznie za... Nie, w wieku 18, tak? Przez rok dawałaś dupy staruchowi, nie? Bo pewnie mama cię nie puściła wcześniej. Się, wiesz, powiedzie, to nagle sąsiad ma ból tyłka. Mhm. No, sąsiad. Zakładasz kanał na YouTubie, więc to nie jest tak do końca... że chcesz... A czy ja się nadaję do tego w ogóle? Nadajesz się. To nie jest tak do końca, oh, że z tym God. Polskim show biznesem chcesz zerwać. Tylko... Ale jeszcze nie założyłam tego kanału, więc... No ale mówisz już od tak dawno, że go założysz, że i zakładam, że go założysz. To musisz no założyła go więc... przecież. Oglądaliśmy ten jej film, kurwa, co ona to, kiedy ona to go założyła? Caroline Prinsky. Jej kanał zniknął? Czy o co chodzi? Ona ma jakoś inaczej nazwę? Tego kanału? Założyła. Jakiego rodzaju ma być to kanał? Co ty chcesz tam robić? Właśnie. Chcesz dalej w rywiać? Czy robić coś innego? Tylko, że ogólnie ja nawet jak będę najmilsza na świecie, to i tak będę wkurwiać. Po prostu, no, ludzie mnie nie trawią. No... No nie, wiesz, no, wydawała się taka dosyć śmieszna, robiła sobie parodię i tak dalej, a to po tym materiale to w sumie to nie wiem, czy ktoś będzie chciał ją oglądać. Wiadomo, rzeczywiście. Jako partnera ja jestem całym pakietem. No wiesz, i młodość, i elokwencja, i uroda, i klasa, i ona maniery. Chyba sama się przekonuje. Zgodzisz się na Dodzie? Nie, ona jest za bardzo taka, w sensie ja ją lubię, tylko taka za bardzo hałaśliwa. To jest dobre określenie. Nie lubię właśnie, jak kobiety tak strasznie głośno mówią. Okej. Okay. A gdyby ją przyciszyć, to się wzorujesz? Porównując ją do Dody, to Doda osiągnęła sukces sama praktycznie, nie? Ciężką pracą, więc o czym mówimy w ogóle. Caroline jest przykładem, że pieniądze szczęścia nie dają. Ona próbuje wszystkim to wmówić. Jednocześnie sama w pierwszej części Usynowskiego mówiła, że ma dość. Koniec końców sama sobie to zrobiła. No oczywiście, no mi jej nie jest szkoda po prostu, jest dziwną kobietą. Boże, jak to brzmi. Mi się wydaje, że ona po prostu ma problemy jakieś psychiczne i ma mętlik w głowie, ona nie wie sama kim jest, jaka jest, wydaje mi się, że ona się sama próbuje przekonywać, nie? Wiesz co, powiem ci, że bardzo mi się podobają jej wypowiedzi
O związkach, o uczuciach. Ale ona się, ty się, dziewczyno, nie masz co porównywać do Dody, kurwa, bo do Dody to ci bardzo brakuje. Bardzo ci brakuje, nie? Więc ma kobieta poukładane w głowie, ale my mamy inne drogi. Ona nie chce robić kariery poza Polską. Nie, ona nie chce robić kariery, kurwa, dając ona się dupy. Ona obraca tylko w towarzystwie Polaków. Ma swoje, wiesz, inne przeżycia życiowe, więc w ogóle jakby jesteśmy innymi ludźmi. No tak, no ona ma zawód i karierę. No. Zawód i karierę, no niech zarabia jak najwięcej. Jakby ja i tak jestem w szoku, że są ludzie tak jak, nie wiem, ty, ona, że zarabiają w Polsce i wiesz, ciśnijcie ile się da, ale ja nie chcę zarabiać w Polsce. Właśnie jestem taką Dodą albo Beyoncé, jeżeli chodzi o bycie artystą. O, się kurwa, do Beyoncé się porównała. O, żeż kurwa. O, ho, ho. I w Doda. Ha. Kurwa, do piętnych kobieto nie dorastać. Boże, kochane, one dupy nie musiały dawać staruchowi. Do Dody i do Beyoncé. Jasny gwint. To dojebała teraz, nie? Ale Doda też mądra nie jest. Oglądałeś jej programy telewizyjne? Nie, nie oglądałem, ale ona wcale nie jest głupia, nie? Może mieć jakieś tam kontrowersyjne wypowiedzi, ale nie jest głupia. Artystą, czyli na przykład Doda powiedziała, jesteś? Że no osoba, która one są na przykład piosenkarkami, a ja jestem celebrytą, czyli one, wiesz, żeby mieć performance, to muszą śpiewać, tańczyć, a ja żeby mieć performance, to muszę po prostu mówić, gestykulować i wiesz, i to jest po prostu w ich przypadku takie alter ego, o właśnie, alter ego, nie kreacja, nie używajmy wyrazu kreacja, tylko alter ego, że Beyoncé chodzi po domu w piżamie, chodzi bez makijażu, tak samo Doda opowiadała w wywiadach, ale jak wchodzi na scenę, to jest ubrana, no rzeczywiście, za te tysiące, lśni, jest pewna siebie, jest umalowana, wiesz, robi show, ludzie chcą ją oglądać, wiesz, to tak samo. Czy ja rzeczywiście chodzę w piżamie obszytej diamentami? No nie, no chyba musiałabym być chora psychicznie. No ale po prostu dzieciaki kochają to oglądać i to jest fajne. Szczerze, to się zawiodłem, bo myślałem, że serio ona robi coś taki coming out i zacznie normalnie działać w internecie i tak zarabiać się to na Instagramie czy YouTubie. Ale dalej idzie w zaparte. Powiem ci szczerze, ja też myślałem o czymś takim, że ona to jest gra aktorska, to jej kreacja, że to jest wszystko udawane, żeby po prostu zrobić szum, zrobić sobie rozgłos. Sława zostanie, tak? Nieważne jaka słowo masz, sława zostanie, później możesz robić coś innego, ludzie cię mogą oglądać, może to być coś ciekawego, tak? Skoro masz już rozgłos, ludzie cię znają. Natomiast wychodzi na to, że ona po prostu już taka jest. Że ona sama chyba siebie przekonuje do tego, że ona osiągnęła sukces, że jest wspaniała, elokwentna, cudowna i po prostu niesamowita. No. Ale czy robię na tym pieniądze? Zero. Nic. A nie psujesz dzieciaków? Nie, ponieważ po prostu lepsze jest słuchanie fajnej Paris Hilton, która po prostu jakby dodaje trochę motywacji, że o, może wy też kiedyś, nie wiem, spełnicie swoje marzenia. Ja nie mówię, że marzenia o bogactwie albo ten, tylko po prostu pokazuję, że dziewczyna z biedy osiągnęła to, co chciała, czyli w pewnym stopniu, no po prostu... Kurwa, życie... ale jak osiągnęłaś to, co chciała? Ani razu nie powiedziała, jak osiągnęła tego, co chciała. Bo jedyne, co wiemy, co osiągnęła, co chciała, to daje dupy, kurwa, staruchowi. Tak, to tym osiągnęła ten. Więc ty chcesz próbować, próbujesz mi teraz wmówić, Caroline de Prinska, tak, Karolino, ty próbujesz wmówić, że osiągnięcie sukcesu to jest po prostu pójście do łóżka z dużo starszym facetem albo z facetem, który już osiągnął sukces. Ty jesteś jebnięta umysłowo po prostu. Nie jesteś żadną inspiracją, kurwa. Ona się kreuje jako inspiracja dla młodych ludzi. Nie jesteś inspiracją dla młodych ludzi. Kobieto, nie osiągnęłaś niczego sama. Miałaś 17 lat i poszłaś ze staruszkiem, żeby osiągnąć, kurwa, to, co chcesz. To jest masakra, to jest po prostu przykre, nie? Ona chyba sama już nie wie, jaka jest. Ona jest po prostu zagubiona, ona jest pomieszana. Ona myśli, że jest jakimś, kurwa, naprawdę, tutaj w tym momencie gada, że ona jest wzorem. Jakim, kurwa, wzorem, dziewczyno? Nic nie osiągnęła sama, nie? O jakim marzyła, tak?
Przykre po prostu. No wiesz, no myślę, że dodaje to motywacji i na pewno nie psuje, na pewno lepsza jestem ja dla jakby polskich dzieciaków niż patologiczni youtuberzy, którzy tak jak właśnie afera z tą Pandora Gate była, albo wiesz, no jacyś youtuberzy, którzy na przykład są agresywni. Utrzymanka Bulldoga, a gdzie... Namawiają ludzi hoteli. Do bicia się na YouTubie albo robienia jakichś, wiesz, paskudnych, obleśnych rzeczy. Przykre, to jest przykre. Ja jej słucham i szczerze mówiąc nie dowierzam. To ona jest coraz bardziej przykra, nie? Z każdej minuty na minutę ona jest coraz bardziej przykra. Tam u Stanowskiego w pierwszym materiale mieliśmy tylko fragmenty tych wypowiedzi. Tutaj mamy dużo większą skalę tych wypowiedzi i to, co ona gada, to jest smutne, kurwa. Po prostu. Ona myśli, że ona osiągnęła sukces. To jest niesamowite. Nie namawiała, bo to jest dla mnie patologia. Ja nie promuję patologii. Wiesz, ja mogę gadać głupoty, być śmieszna, no ale to jest w granicach dobrego smaku. I tyle, tak? Mhm. A jak często we własnym mniemaniu ocierasz się o błazenadę? Codziennie. Codziennie świadomie uprawiasz błazenadę? W sensie powiem szczerze, że to jest taki właśnie miks, że... Część to jest po prostu, wiesz, tak jak ja dzisiaj z tobą usiadłam i otworzyłam się szczerze o swoim dzieciństwie, o moich problemach, o mojej rodzinie. I to, wiesz, jestem prawdziwa ja, wiesz, empatyczna, fajna, ciepła dziewczyna, ale to jak, nie wiem, zmieniam głos na TikToku, albo na przykład jestem zbyt pewna siebie, że przerysowana, to wtedy jest to trochę błazenadą i ja mam tego świadomość i dlatego nie nagrywam na przykład dużo Powiem wam szczerze, że jak ją słucham coraz bardziej z każdą wypowiedzią, po pierwsze ona bardzo często sobie zaprzecza, ale już mniejsza o to, ja mam wrażenie, że ona troszeczkę jakby, że ona już tak mocno wbiła sobie tą kreację albo tak bardzo siebie przekonuje i się udało jej się przekonać, że ona jest wspaniała, że ona naprawdę zaczyna w to wierzyć, albo po prostu ona już ma tak wyuczone te teksty, że ona próbuje każdego tym po prostu motać, nie? Bo ona 10 tysięcy tego samego mówi, tylko w innej formie po prostu, cały czas powtarza. Ona co kilka zdań, co kilka słów powtarza, że ona jest cudowna, że ona jest elokwentna, że ona jest mądra, że ona osiągnęła sukces, że ona jest wspaniała, że ona jest piękna, że ona jest młoda, że ona jest cudowna, że nie ma takiej jak ona. Co ileś tam słów cały czas powtarza, jakiś sobie sama sobie komplementuje. Co ileś tam słów sama sobie komplementuje. Wszystkie te wypowiedzi jej mają ten sam wspólny cechę. Ja mam wrażenie, że ona po prostu sama się przekonuje. To jest po prostu wow! Rewelacja, dziewczyna, nie? Rewelacja po prostu. Sama siebie przekonuje. I teraz pomyśl o tym, że niektóre kobiety traktują ją jak idolkę. Jeżeli któraś kobieta traktuje ją jako idolkę, no to współczuje mózgu, nie? Hej, cynk, hej, czat. Cześć, Shadow. Cynku, czy sądzisz, że po prawie miesiącu działania kanału Zero ten materiał Stanowskiego jakoś zmienia jakość ich kanału? Według mnie szybko zaczynają się sypać. Mnie kanał Zero w ogóle nie przekonuje. Mają, teraz tak, po pierwsze w kanale Zero jest mało Stanowskiego, a wydaje mi się, że po to poszli ludzie na kanał Zero. Dla Stanowskiego. Kanał Zero. Natomiast mają też bardzo ciekawe materiały. Uważam, że ten materiał o Caroline Depriński, tym pierwszy, był bardzo dobrze zrobiony. To było fajnie zrobione. Natomiast jest mało Stanowskiego w tym całym projekcie. I to jest chyba taki moim zdaniem duży błąd w moim odczuciu, nie? Srają tymi filmami, nie jestem w stanie obejrzeć ich wszystkich, natomiast ciskają się o kilka fajnych, ciekawych tych tematów moim zdaniem. Ale wydaje mi się, że co? No co ja mogę powiedzieć? Dla mnie początek kanału Zero był rozczarowujący. Ponoć mają fajny ten odcinek ten. Ponoć mają fajny odcinek o gatunkach zwierząt. Ponoć mają właśnie ten, musiałem sobie obejrzeć, bo jestem ciekawy. Tutaj jakieś porno widzę, tutaj mają coś, to nie wiem o co chodzi, nie? No nie wiem, po prostu, jak dla mnie to takie... Mało Stanowskiego w tym kanale, a ja głównie chciałem Stanowskiego oglądać, taka jest prawda, no. Mało Stanowskiego, to trochę rozczarowujący jest ten kanał.
Ale ja nie wiem, czy oni się sypią. Mi się wydaje, że koszta, nie wiem, czy będą zarabiać wystarczająco dużo, żeby się utrzymać, nie? Ale jak zauważymy, mają dużo te subskrypcji, robią wyświetlenia. Mi się wydaje, że ten kanał będzie prosperował, wiesz? Bo zahaczał bardzo dużo tematów i po prostu ludziom się będzie podobać. Natomiast mieli wtopy z tymi... O polityce, nie? Bardzo dużą wtopę mieli po prostu, że po prostu ciśnęli PiS, ale chwalili drugą partię i to tak masz... Okej. Filmików. A wiesz, mogłabym... Ale się odpaliłeś? Kto, ja? Nie, gdzie? Kiedy? Codziennie robić tak, jak widziałeś, te miliony wyświetleń, bo to nie jest problem. Ale po prostu ja już czasami czuję się tak ze sobą, że kurczę, dziewczyno, nie musisz tego robić, nie masz z tego pieniędzy, ludzie cię hejtują, możesz sobie wziąć Rollsa, nie wiem, znajomych, pieska, partnera i iść w fajne miejsca nad wodę, do knajpy, na siłownię fajną w domu, na basen. Po co ci to? Jakby dużo osób mi mówi, po co ci to? Ty nie masz nic z tej Polski, po co to robisz? Innym nabijasz redakcjom wyświetlenia, jak piszą o tobie bzdury. Oni mają pieniądze, nie ty. Nabijasz youtuberom kieszenie, ale tobie, ty możesz. Ty możesz. A zadam ci pytanie bardzo serio. No. To też... Ja się spodziewałam po Stanowskim czegoś znacznie lepszego. No ja ci powiem, co ja mogę ci powiedzieć. Jednostronny materiał o Wiśniewskim, który nie został stworzony przez Stanowskiego, ale on go poparł, bo obejrzał i powiedział, jo, zajebisty, super, tego, wszystko pięknie, cudownie. Moim zdaniem jedynym dobrym na razie filmem to jest o Caroline, nie? Ten pierwszy, bardzo dobry. Tutaj jest po prostu wywiad, nie? Chcieli konkurować z telewizją, natomiast 80% treści to zapcha i dziury i parę procent ciekawych materiałów. Jeśli Stanowskiego nie będzie więcej, to myślę, że będzie drop. Wydaje mi się, że tutaj Kuba masz rację. Po prostu jest mało Stanowskiego na kanale Zero. Mają kilka fajnych, ciekawych tematów, to jest fakt. Niektóre po prostu filmy są bardzo jednostronne, co mi się nie podoba. Nie masz czegoś takiego, wiesz, nie czujesz różnej opinii i nie próbujesz sobie pomyśleć, ej, mądrze gada. Ten też mądrze gada, może coś wywnioskuje własnego. Bardzo często filmy, które tworzą na przykład właśnie o polityce, są jednostronne, gdzie mamy tych złych i tych dobrych. W życiu realnym nie ma czegoś takiego, że jest zły i dobry. Po prostu jest za dużo, tak? Trzeba sobie pomyśleć, samemu się zastanowić. Oni tutaj idą jednostronnie, więc no kanał Zero moim zdaniem jest lekkim rozczarowaniem jak na razie. Ja mam nadzieję, że się poprawią, nie? Powoli się rozkręcają, choć zgadzam się z tobą, że mało Stanowskiego. Co by nie mówić, on robi najlepsze materiały. Mają szacunkowy przychód 500 000 na razie. No ciekawe, czy będą się ten... Czy będą. Tylko, że... Nie, no co ja ci mogę powiedzieć? No, każdy zasubskrybował kanał Zero dla niego. Nie? Nie dla tych wszystkich ludzi wokół. Poza tym niektórzy z tych ludzi jest bardzo nieciekawe osóbki, nie? Ten gościu, co zrobił live'a początkowego ze Stanowskim, tragedia. Gościa się słucha fatalnie. Wiem, że on ma swoje materiały, właśnie o pornografii zrobił, bo widziałem teraz tę miniaturkę. Aż mi się nie chce kliknąć tego materiału, bo ten gościu kurwa przymula, nie? Mi się nie chce go słuchać. Odpowiedz tak nie w pierwszym rzucie, tylko zastanów się nad tą odpowiedzią. Czy nie jest materiał tak... o szkole ponoć też był kiepski, bo miałem komentarze tutaj. Że wszystko się sprowadziło do tego, żeby po prostu, żeby zakazać tak naprawdę dzieciom telefonów w szkołach. Że to telefony niszczą dzieciakom i nie pozwalają się uczyć. Nie o tym, że po prostu cały system edukacji jest po prostu pierdolnięty i zły, a ogólnie jeszcze system jest stworzony tak, żeby wyciągać jak największą ilość pieniędzy od rodziców za głupie książki, a na tym zyskują różne na przykład firmy, które mają układy polityce, dzięki czemu zarabiają na tym, bo to nie jest tak, że po prostu, no to jest strasznie dużo tego, jest naprawdę dużo, jeżeli byśmy się zaczęli kopać w tym wszystkim, to zobaczylibyśmy dużo układów. Bardziej bym się spodziewał po tym kanale takich materiałów, gdzie ujawniają jakieś głupie ruchy po prostu. Dlaczego co roku się zmieniają książki, gdzie można odkupić od poprzedniej klasy książki dla dzieciaka i nie można tego zrobić, bo się co roku zmienia. A kto na tym zyskuje? Firmy, które mają jakieś tam biznesy. Pod stołem, kurwa, dają łapówki i dzięki temu się... Nic nie jest coś takiego powiedziane, to wszystko jest takie, wiecie, nie?
Problem to kwestia doboru prowadzących. Niektórych bym wymienił. Ja wymieniłbym tego gościa, który poprowadził live'a ze Stanowskim. To był tragiczny gościu. W ogóle nie czuł atmosfery. Nie czuł, że jego pytania są złe. Nie czuł tego, że Stanowski nie chce na nie odpowiadać. Więc to już powinien być pstryczek w nos dla Stanowskiego, że ej, słuchaj, ten gościu się nie nadaje. Drugiego bym wywalił tego, co stworzył materiał o Wiśniewskim, bo był on jednostronny i ten gościu jest po prostu miękki strasznie. I on się nie nadaje, moim zdaniem, do tworzenia materiałów, które są obiektywne, tylko on po prostu robi jednostronny materiał. Albo ktoś jest dobry, albo ktoś jest zły. Przedstawienie w ogóle w jego materiale, jako że prokurator jest zły, sędzia jest zły, Wiśniewski jest dobry, jest całkowicie błędne moim zdaniem, a tam jest to tak poprowadzone, żeby to było tak w ten sposób zrobione. Dużo, dużo rzeczy po prostu nie gra w tym kanale. I jest o wiele za mało Stanowskiego po prostu. O wiele za mało. Po prostu. Także jesteś tutaj osobą strasznie samotną. A, bardzo mi się nie podoba, że mimo live'u nie odpowiadają na pytania widzów. Mają jebany czat, który sobie czyta Stanowski i ani razu nie odpowiadają na pytania tych ludzi. To jest przykre po prostu. Nie czytają, nie zwracają uwagi na to, co piszą ludzie. I to jest błąd. To jest błąd, bo jeżeli Stanowski chciał stworzyć coś lepszego niż telewizję, to powinien teraz w tym momencie zrobić coś takiego, żeby ludzie mieli jakieś, po prostu, żeby czytać ich zdanie, żeby odpowiadać na te zdanie, konfrontować się z ich słowem. Jak jakieś głupie pytania, czy głupie jakieś tam, kurwa, wyzwiska, to wiadomo, olewasz, ale porządne, fajne pytania, czemu nie odpowiada się, czemu nie bierze się takich ludzi, dlaczego nie wchodzimy w konwersacje z widzami, czemu, pytam się czemu, bo miał być to coś innego niż telewizja, to nie jest nic innego. On ma puszczony swój materiał, trzyma się konkretnych ram czasowych, bo też z materiałem Wiśniewskiego też było wyczuć, że tam jest, z live'em Wiśniewskiego też było wyczuć, że tam jest konkretny czas trwania tego live'u. Że tu termin, tu godzinka. Nie ma czegoś takiego, że po prostu siedzą i rozmawiają i może zachwyci. Może tam, nie wiem, coś się uda wyciągnąć. Może to, może tamto. Chociaż i tak było dobrze, bo moim zdaniem dużo tam Wiśniewski po prostu komplikował. Sam się po prostu gubił w tym, co mówi. Sam się zaprzeczał czasami. Sam się w sumie sprzedał, że kurwa ma dobrych ludzi od podatków i tak dalej, nie? Tak, kompletnie olewają czat, chyba nie tak powinno być. No moim zdaniem nie tak powinno być, Lilka. Moim zdaniem powinni oni po prostu, jak chcieli być inni niż telewizja, to powinni właśnie konfrontować się z widzami, którzy ich oglądają. Na czacie było mnóstwo na przykład dobrych pytań dla Wiśniewskiego. Ani razu Stanowski ich nie przeczytał, więc jest to moim zdaniem głupie. Jak na przykład... To po co tworzysz live i pozwalasz ludziom pisać komentarze? Co, dla statystyk tylko? Żeby ci podbijało, kurwa? To jest przykre po prostu. Miałam okropne okresy, gdzie się kłóciłam z partnerem, ale to już przeszło dawno, dawno temu. Wiesz, byliśmy też innymi osobami, musieliśmy się zmienić, dojrzeć. To czułam się bardzo samotna, dlatego właśnie kupiłam pieska i to była najlepsza decyzja, bo jednak zwierzęta pomagają. Taki emotional support. Ale wiesz, kiedy poukładałam swoje życie i też wyprowadziłam się i dużo skupiłam się na, wiesz, moich hobby, moich celach, to poczułam się naprawdę kobietą z dziewczyny, która tu przybyła w koronkach, biedna z Białegostoku. Teraz jestem, wiesz, silną babką, która wie, czego chce w życiu, która ma swoją drogę. Jej cały czas to sam, Boże. Ona co parę słów się zachwala sama i chyba sama próbuje siebie przekonać do tego, nie? Jak był Wiśniewski, to sami fani dzwonili. No, ale tam było jedno dobre pytanie, a to nieodpowiedziane zostało. I właśnie to też boli ludzi, taki szybki sukces, taka jakby pracowitość, bo tak jak widzisz, mogłabym całe dnie, nie wiem, nic nie wstawiać, żyć fajnym życiem na Florydzie, mieszkać sobie, wiesz, na spokojnie, przecież, w ciszy. Co ona pierdoli? Przecież ona mówiła, że ona nie zarabia nic. Nic z YouTube'a, z tych wszystkich. A teraz pierdoli, że ona mogłaby nic nie robić, ale robi to, bo ona ma pasję, bo ona ma to, bo ona tamto. No co ona chrzani teraz w tym momencie? Ona sama sobie zaprzecza, ona jest pierdolnięta, nie? Gdzie mi nikt nic nie każe. Boże. A po prostu, wiesz, no nie wiem, to może takie jakieś marzenie podświadome z dzieciństwa. Jakoś tak czuję, że osoby, które stają się sławne jako dorosłe, to mają takie marzenie
Barbie z dzieciństwa, gdzie chcą błyszczeć wśród innych kobiet, zwłaszcza kobiety mają taką potrzebę lśnić, być na piedestale przed partnerem, przed, nie wiem, koleżankami. No na pewno kariera w Polsce była dla mnie terapeutyczna, że mogłam się pobawić tym całym show biznesem. Zobaczyłam, jakie to wszystko jest płytkie, jak ludzie się po prostu podniecają tymi torebkami, rzeczami, które na końcu dnia nie mają znaczenia, bo i tak wszyscy... Ona sama sobie zaprzecza, bo sama ciągle gada, że dzięki temu teraz ona jest lepsza, bo ją stać na to, na tamto, na sramto, ona ma to, ona ma tamto, a teraz gada, że to nic nie znaczy. Jakby, kurwa, dziewczyno, weź ty jeden charakter sobie miej. Nie zmieniaj co 5 sekund zdania i charakteru. No przecież to jest jakaś masakra zwykła, nie? Umrzemy i... Ona co 5 minut ma inne przekonania. Nic nie zabierzemy skoro ze sobą. Nie mają znaczenia, to po co ci te wszystkie marki? No bo to lubię właśnie, bo wiesz, no jeżeli mogę... No, powiedziałaś, że ludzie w Polsce się podniecają torebkami. No. Trudno mi sobie wyobrazić kogoś, kto się bardziej podnieca torebkami niż ty. Jakby mówiłam to w wywiadach z takim podnieceniem, ale sam wiesz, że było to przerysowane, bo sam widzisz, że na przykład mam ze sobą torebkę Versace, która nie wiem, kosztuje $1800 i nawet dosłownie tam mam ten certyfikat. Nie jest to fake, bynajmniej ja się nie lubuję w fejkach, więc wiesz, zawsze jak, nie wiem, ktoś mi chce dojechać z jakiś tam insta modelek z Miami, to ja wiesz, zawsze mam taki proof, że co... Ciężko się jej słuchało, ona kurwa co 5 sekund zmienia zdanie. Co kilka po prostu słów sama siebie zachwala. Kurwa niesamowite po prostu. Dobrze, że to poprzycinał. Jak na razie po tym, co słyszę, to nie dziwię się, że w pierwotnym materiale Stano powycinał jej wypowiedzi masakra. Tomasz, zgadzam się z tobą w 100%. Gdyby to gówno było jeszcze w materiale, to byłoby ciężko przez niego przebrnąć, nie? To ty do mnie, dziewczyno, gadasz. Także wiesz, no kurczę, jakby młoda dziewczyna z biedy, no jasne, że chce sobie kupić, wiesz, fajne torebki, wyjść do knajpy. Ty też gadałaś, że to nic nie znaczy, do kurwy nędzy, no. A teraz jasne, że tak, że trzeba. Być jakąś storkę, to jest, wiesz, logiczne. A nie masz czasami wrażenia, że się zatraci? Jak to nic nie znaczy, to równie dobrze można pójść sobie do zwykłego sklepu i kupić sobie zwykłą torebkę. Nie trzeba drogiej, skoro to nic nie znaczy. Ale ty koniecznie musisz mieć tą drogą, koniecznie musisz pokazać, że ty jesteś Louis Vuitton. Próżniaczym życiu? Nie, bo sam widzisz, że nie jestem próżna w sercu, nie? Mogę się pobawić, poudawać próżną, bo po prostu ludzie się tym jarają. Ale jestem, wiesz, no ciepłą, sympatyczną osobą, której nie odbiło od tego wszystkiego. Ona chyba ale... się sama próbuje przekonać, widzicie? Co kilka zdań się zachwala. Przy każdej jej wypowiedzi co kilka zdań się zachwala, co kilka słów się zachwala. Niesamowita jest po prostu. Ona sama siebie przekonuje i chyba widzów i po prostu jego. Ona myślała, że jak ona będzie tak co chwilę się zachwalać i gadać takie pierdoły jednym słowem, to jest kurwa takie pierdoły, co ona tu gada, to Stanowski uzna, no tak, osiągnęła sama sukces. Jest normalnie elokwentna, wspaniała, piękna i mądra, cudowna. No tak. Widzowie, ona jest elokwentna, wspaniała, cudna i piękna i cudowna. I wcale nie zrobiona. I nie wygląda jak klaun. Nie, ona jest cudowna. I taka wydmuszka, ona chyba myśli, że ona zmieni Stanowskiego i będzie mu cały czas pierdolić takie 3x3. Ale pomimo, wiesz, bycia taką normalną osobą prywatnie, ej, to... i za co? Powiedzcie mi, za co tu pozwać Stanowskiego? Za co się pytam? Za co się pytam go pozwać, skoro ona sama 47 minut póki co pierdoli sama na siebie, nie? I zaprzecza swoim słowom. Niesamowita jest. Jak Janoszek przekonywała dziennikarzy, że kimś jest w sumie. No, tak, no, podobne. Kurczę, no lubię. Janoszek dalej twierdzi, że jest gwiazdą. Lubię sobie porobić zdjęcia z ładnymi rzeczami, ładnie wyglądać, czuć się jak pani. Jak... Rzeczy nie tylko drogie są ładne, tak swoją drogą. Chodzę gdzieś, wiesz, jakby być w tych standardach najwyższych.
amerykańskich, jeżeli chodzi o wygląd kobiety, dodatki. Niestety kobiety w Stanach dużą wagę przykładają do tego. Ja musiałam zerwać przyjaźń ostatnio z koleżanką, której odbiło od pieniędzy, bo jej partner zakupił kolię diamentową z Bulgarii, tam za ileś set tysięcy dolarów. I wiesz, ja byłam bardzo szczęśliwa, pogratulowałam jej, nawet tam polajkowałam, skomentowałam post. Dla mnie to jest nic takiego, bo ja nie takie diamenty miałam na sobie, miałam za miliony i tak dalej. Ludzie to, wiesz, nie tylko na zdjęciach, ale też na żywo, na eventach widzieli, Polacy również. Ty! Kurwa, ludzie, a Polacy to chyba dali co innego, ty, ja mam wrażenie takie powoli. Ona oddziela ludzi od i Polaków, czajcie? Ludzi i ludzi i Polaków oddziela. Polacy to nie ludzie. Ona, kurwa, ma jakieś manie, że Polacy są, kurwa, jacyś zjebani, nie? Naprawdę. Na polskim evencie, gdzie miałam ogromną kolię z diamentami, perłami. I wiesz, po prostu jakby dla mnie takie rzeczy prywatnie nie robią wrażenia, a ta dziewczyna strasznie się zatraciła, jak dostała taki prezent od swojego sponsora i stwierdziłam, że ja nie będę przyjaźnić się z osobami, które po prostu są płytkie, tak? Które, dla których prywatnie materializm jest na pierwszym miejscu, a wiesz, ja mogę się chwalić materializmem, a ale dla mnie najważniejsza jest miłość. A byłaś zdziwiona, jak głupi są polscy dziennikarze? W sensie oni nie są głupi, oni są bardziej inteligentni niż nam się wydaje, bo oni specjalnie czasami podburzają większość osób, z którymi robią wywiady, żeby to było głupie, żeby to było kontrowersyjne, bo mają z tego pieniądze. A nie miałaś czasami wrażenia, że mogłaś powiedzieć dowolną bzdurę i człowiek z mikrofonem to łyknie? No, o tym penisie. No tak, na przykład o tym penisie. No jasne, jakby w Polsce możesz robić, co chcesz. Mhm. Bo wczoraj to poruszaliśmy, no ale wczoraj bez kamery, więc trochę co innego. Tak. Więc no, trudno było nie uznać, że to, co ty robisz, jest trollingiem. Śmianiem się z polskich mediów też. Też, ale miks, nie do końca. Jakby ja po prostu chciałam pogwiazdożyć, po prostu, jakby wiesz, mam te rzeczy, mam okazję, mam fan z życia, już wiesz, jestem na takim etapie w życiu, gdzie ułożyłam sobie swoją taką bezpieczną przystań, komfort, spokój i mogę sobie robić, co chcę. Wiesz, raz pogwiazdożę w Polsce, potem zaraz zobaczysz, pogwiazdożę sobie w innym kraju. Wiesz, no nie mam planu na Polskę, ale jakieś takie marzenia związane z innymi krajami też mam. A to nie jest trochę zbyt mało ambitne być znanym z tego, że jest się znanym? No, ale jakby ja w ogóle nie chciałam być znana na Polskę, tylko bo chciałam pogwiazdożyć. A to, że zostałam rzeczywiście znana, to przez osoby, jak zareagowały na mnie i tyle. Tego się nie da kupić, tego nie... Ona chciała być sławna. Chciała być sławna. Występowała na teledyskach różnych piosenkarzy, raperów, czy chuj wie, jak ich tam nazwać. Starała się wcisnąć, gdzie chciała. Wybiegi, konkursy. Po co to było robione? Dla sławy. Występy te są dla sławy. Zgodziła się występować, zgodziła się na jakieś tam wywiady dla sławy. Spierdoli tu głupoty. Tego nie da się zaplanować, po prostu to, czy jakby ludzie zainteresują się tobą i będą o tobie rozmawiać z rodziną, z bliskimi, reagować na artykuły, komentarze, zdjęcia, to tylko zależy od nich, więc nie da się tego kupić, nie da się tego przewidzieć. Dużo było na przykład idiotów, którzy mówili jakieś herezje i nic na tym nie ugrali, a ja stricte jedynie pogwiazdożyłam i wiesz, nie wiedziałam, co z tego będzie. Za to, tak jak ci mówiłam, miałam zaproszenie tylko na jeden event gwarantowany, jak leciałam do Polski i sobie, wiesz, po prostu z ciekawości po tylu latach. No i potem od razu mnie zaprosili na drugi, trzeci event i tak to się rozwinęło, więc wiesz, ja nie wiedziałam, że nawet będzie ten drugi, trzeci event, a co dopiero, że jakby
ty przyjedziesz potem, wiesz, i że cała Polska oszaleje, więc ja... Nie ma za co tu pozywać, nie wiem o co jej chodzi, burza w szklance wody. Ona sama siebie tu wyjaśnia, więc szczerze mówiąc, wszystko są jej słowa. Cały ten materiał to jest jej słowa po prostu. Tu nie ma co pozywać. Nie wiem, jakby... Mi się wydaje, że za pierwszy materiał pozywa. Tylko też nie o niej zrobiony praktycznie, tylko o jej chłopie. I doradzić, jakbym mogła po prostu bardziej, no nie wiem, pokazać swoją taką prawdziwą empatyczność, jaką mam na co dzień, bo myślę, że jakby ludzie to pokochają. Na przykład właśnie po tych damach i wieśniaczkach, co do jednego komentarza, wszystko było pozytywne, nie było ani jednego hejtu. Więc ja myślę, że naprawdę Polacy, to co już tam się naczytali, to okej, ich niech mają, ale teraz myślę, że zasługują na zobaczenie czegoś, czego nie dane by było im zobaczyć, na przykład teraz dzięki twojemu filmowi. Podoba mi się plaża, czysto jest, fajnie, ładnie. Bardziej moją empatyczną stronę. Masz kontakt z koleżankami ze szkoły? Nie, one mnie biły, przyjeżdżała policja, nie mogłam się dogadać, wiesz, teraz się wysoko noszę, to znaczy, że jestem pewna siebie i tak dalej. Tak, w ogóle ja oglądałem pierwszą część o Caroline, myślałem, że szkoda, że tak mało jej było, a po tej drugiej części jednak wolałem analizę jego machlojek. Ja ci powiem, że ja myślałem w ogóle, że cały materiał będzie o Caroline, się okazało, że jej chłopie, i ja bardzo chciałem oglądać dalej o jej chłopie, nie? I rzeczywiście byłem zdziwiony, jak mało jest Caroline Dupryńskiej, ale jak ona miała takie wywiady, takie gadki, to jest tragiczne do słuchania po prostu. Też mi się tak wydaje, że za pierwszy i nie zdziwię się, jak jej chłop to doradził, bo za dużo faktów o nim wyszło. Znaczy, te fakty wszystkie już istniały, były powiedziane. Stanowski jedyne, co zrobił, to wszystko do kupy ściągnął i przedstawił w jednym materiale, nie? Ale on czytał praktycznie pracę innych ludzi, nie? On nie musiał nawet niczego szukać. A facet ma wpływ wszędzie, mam wrażenie, że to może być ciekawe. No i jestem ciekawy, jak to się rozwinie. Mam tylko nadzieję, że Stanowskiemu się nic nie stanie, bo to różnie bywa z takimi ludźmi, prawda? Gościu ma takie kontakty i takie finanse, że różnie bywa. Ale wtedy nie byłam pewna siebie, ale jednak, wiesz, skończyłam szkołę muzyczną, baletową. Nie szlajałam się po galeriach, po szkole, nie chodziłam na domówki. Nie, dawałaś dupy w wieku 17 lat staruchowi. Nie waliłam się z chłopakami, jak one po kiblach. Zawsze po prostu... Ona nie po kiblach, ale w dobrych hotelach ze staruszkami. Ale różnica. To ja już wolę te dziewczyny, co po kiblach z młodymi się dymają. Wychowana i wracałam do domu po szkole. Bo tam kurwa chociaż jakoś wiele godzin korepetycji. Emocje mają. Z matematyki. Mama z polskiego, historii, z fizyki miałam korepetycje, więc ja angielski, francuski, hiszpański. Więc wiesz, no moja mama całe szczęście nie trzymała mnie krótko i za to jestem wdzięczna. Bo dzięki temu mój partner docenia to, że nie byłam prostytutką i nigdy nie będę. Na pewno będziesz aktywna w polskim życiu celebryckim, bo nie chce mi się. Bo masz taki charakter. I to, że mówisz, że ci się nie chce, to jest też kokieteria z twojej strony na 100%. Ale wiesz, już jestem też trochę psychicznie zmęczona tym jadem, wiesz, jakby... Ale to minie, inaczej. Będziesz zmęczona psychicznie, ale i tak będzie cię ciągnęło do tego świadka, bo... Uzależniające. Bo jest to uzależniające. Pytanie, jak siebie wymyślisz na nowo, bo ta postać Dolorsowej Królowej ma jakiś termin przydatności do spożycia, mówiąc krótko. Ona się znudzi w pewnym momencie. Bo ludzie wymyślili tą postać, ale jakby na końcu dnia ja mam te wszystkie rzeczy, no i to jest fenomen, że ja... Czasami pieprzę bzdury, robię z siebie debila, ale na końcu dnia ja to wszystko mam i używam, więc wiesz, ja wyciągam, nie wiem, auto, sukienkę i rzucam w kąt i śmieję się za biedne, ale i tak ja to używam i będę używać, ile chcę, tak?
więc wiesz, no... Mogę po prostu Berek, nie robić dobry, siebie debila, ale opowiadając o tym, co mam i będzie okej, będę normalnym influencerem, nie wyróżniającym się. I tyle, tak? Ja myślę, że ty będziesz, mówiąc brzydko, takim trochę wrzodem na tyłku innych celebrytów. Tylko ja nikogo nie atakuję pierwszy. Nieważne, to też się zmieni, zaczniesz atakować. Mm-mm. Nie? Nie. No to będziesz odpowiadać na ataki innych. Właśnie, kurczę. A czy ona nie zaatakowała, nie chciała pozwać albo pozwała tą kobietę, która zrobiła sobie parodię na jej podstawie? Pozwała ją. To jak, kurwa, nie atakuje? Atakuje. Kobieta sobie zrobiła parodię i już to jej nie pasowało. Ja już nie chcę po prostu... Pamiętacie tą parodię fajną? Co tam było? Jestem coś tam w Ameryce, się urodziłam, bla, bla, bla. Coś tam parodia była. Śmieszne to było. Chyba Anna jakaś zrobiła tą parodię, już nie pamiętam dokładnie, przepraszam. Oglądaliśmy, miałem reakcję, nawet robiłem, śmiałem się z tego, bo naprawdę fajnie zrobione było. Nudzi, bo jak ja zauważyłam, że jak ja nie odpowiadam moim wrogom na Instagramie, to po prostu ich to boli, że ja nie odpowiadam i oni jeszcze podkręcają jeszcze i wymyślają taki bullshit, żebym ja w końcu, wiesz, powiedziała... Teraz Stano atakuje. Dokładnie, teraz Stanowskiego też atakuje. Katarzyna Nosowska, dokładnie. Dokładnie, pani Katarzyna. I zrobiła super parodię na jej temat. Jakby ktoś na mój temat zrobił parodię w takim stylu, to bym się z tego śmiał i byłbym bardzo zadowolony. Natomiast ona ją po prostu pozwała. Teraz Stanowskiego atakuje i pozywa, więc ona jest sztuczna, nie? Po prostu. O nią ci chodziło, no. Stop, tak nie było. Ona pierdoli głupoty, ona sama sobie zaprzecza w każdym, kurwa, nie... Wszystko, co powiedziała, to prędzej czy później sobie zaprzeczyła. I co chwilę się chwali, że i po prostu chwali sama siebie, udając, że jest taka wspaniała. Akcje. I o to im chodzi, bo im rosną followersy, jak ja się wdam w interakcje, grają mi na nerwach i oni o tym wiedzą. To jest manipulacja emocjonalna. Wiesz, no ja jestem silnym lisem, graczem też w życiu. Widzicie? Parę słów, zachwala się. Parę słów, więc, wiesz, to tak... zachwala się. Parę słów, zachwala się. Na o stop to samo. Taki schemat. Tak, pasujemy do siebie. I wiesz, jesteśmy mili, no ale wiesz, pilnujemy swojej dupy i interesów. Więc wiesz, no ludzie to wykorzystują, naciskają nam na odcisk. Caroline, myślę, że wiele osób będzie zdziwionych, bo wiele osób, w tym ja, przed przyjazdem tutaj, myślało, że to, co ty robisz, to jest wyłącznie stuprocentowy troll. Te 40 minut to była rozmowa tylko w samochodzie. Ja nie chcę nawet słyszeć tego, co ona pierdoliła i w tym domu, i w tym holu, i w korytarzu, i jeszcze gdzieś indziej, bo to jest po prostu masakra zwykła, jaka ta typiara jest zryta, nie? Siema, cynk, cześć, Waksik. Stanowski ją lubi, uważa za sympatyczną osobę. No, nie jest moim zdaniem sympatyczna, ma zrytą banię mocno. Link. Ma coś dziwnego w sobie i co mi się przestaje podobać. Tak jak na początku myślałem, że to po prostu postać, kreacja. Później pomyślałem po materiale Stanowskiego, że to po prostu jest zwykła marionetka. Tak teraz po tych wywiadach to ja uważam, że to jest po prostu zwykła kretynka. No. To nie jesteś dolarsową księżniczką, tylko dziewczyną, która chodzi w trapkach Konwersa i naśmiewa się z tego przepychu. Tymczasem to jest coś pomiędzy. Ty się trochę z tego naśmiewasz, a trochę z tym naprawdę żyjesz. Tak, właśnie w 100% masz rację i cieszę się, że było dane ci to przeżyć, że jest to w pewnym sensie delikatny trolling, naśmiewanie się z kompleksów Polaków, z po prostu trochę mentalności. Ja, tak jak mówiłam, przylatywałam do Polski, żeby trochę zmienić mentalność Polaków i trochę jakby popracować nad tym, aby nie hejtowano czegoś sukcesu. Ja uważam, że osiągnęłam ten sukces. No, może jeszcze niedocelowy, ale na pewno lepiej mi spędzać tak czas w Miami, niż leżeć z mamą na rozwalonym łóżku w Białymstoku. Mhm. Powtórzę pytanie, które zadałem ci 2 dni temu. Gdzie chcesz się widzieć, gdzie ty się chcesz doprowadzić? Bo kupowanie coraz droższych rzeczy to nie brzmi jak pomysł na siebie. Tak, tak, zdecydowanie. Także chciałabym na pewno wynająć lepszą norę i w przyszłości zaoszczędzić wystarczająco pieniędzy i też no po prostu stworzyć wymarzony dom. Nie musi być jakąś willą, nie musi być duży. Po prostu chciałabym mieć trochę większy ogród dla pieska i większą garderobę. Mhm.
Ty dość często podkreślałaś, że sama płacisz sobie za wynajem, ale tego jeszcze nie ustaliliśmy. Jak ty zarabiasz w zasadzie dzisiaj? No wiesz, powiem ci szczerze, że całe szczęście, że nie byłam, nie jestem i nie będę prostytutką, bo to jest najłatwiejszy zawód tutaj w Miami i 90%, nawet 100% ładnych dziewczyn tak tutaj się utrzymuje. Ja no, na przykład chodząc na same kolacje mogłabym wyciągać 15 tysięcy dolarów dziennie, bo po prostu mężczyźni... Dziennie? Tak, dziennie, bo po prostu mężczyźni płacą za kolację minimum 5 tysięcy za samo towarzystwo dla ładnych dziewczyn i tym też na przykład właśnie mam zawalone DM-y, tym się zajmują też promoterzy, ale ja nigdy nie zgodziłabym się na takie coś, ponieważ jestem osobą lojalną w związku i po prostu wolę sama, raz więcej, raz mniej, ale co sama. To znaczy sama? Sama, czyli z czego? A opowiedz mi o swoich zarobkach, z czego ty zarabiasz? No mamy YouTube, ale co jeszcze? YouTube jest bardzo dużą częścią moich zarobków. I tak, zarabiam jako dziennikarz, dzisiaj dziennikarz korzystający z platformy jaką jest YouTube, tak. Tak, także ogólnie pieniądze lubią ciszę, jakby można się chwalić drogimi rzeczami. Ale jaka hipokryzja, ona cieszy się, że o niej mówią, że doczepi sobie penisa, jest zła za dobrą parodią, no. Ale no, każdy niech zapamięta, dolarsowa królowa zarabia na diamondsach. I tego się będziesz trzymać, tak? No nie powiem, no dolarsy na pewno z diamondsów to tak, bo po prostu tak i tak. No dobrze. Chcesz jakoś podsumować nasz pobyt tutaj u ciebie? Boisz się publikacji tego filmu? Nie. Także ogólnie niech oni robią, co chcą. Są zajebistymi ludźmi, cała ekipa. Niech robią, co chcą, bo są zajebistymi ludźmi, cała ekipa, ale kurwa, pozwę ich potem. Że pozdrawiam wszystkich. Krzyś jest naprawdę inteligentną, wspaniałą osobą. Serdecznie polecam. Najlepszy dziennikarz w Polsce. No, ciekawe. No i go pozywa, bo mam po prostu kontakty z mafią bułgarską. Sponsorem głównym. Ja pierdolę. Hipokrytka.